Cześć, nazywam się Kamila Kościuch, mam 19 lat i pochodzę z Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to mała miejscowość i może nie ma w niej zbyt wielu atrakcji, ale darzy ją dużym sentymentem i ciężko będzie mi wyprowadzać się z niej na studia. Taka grzeczna, ułożona, spokojna, taka jest czy tylko tak wygląda? Chyba tylko tak wygląda, a jest za mało otwarta, żeby to tak od razu pokazywać. Co taka, wiesz, pozornie zamknięta dziewczyna, a mimo wszystko w środku diablica, co robi na takim zjeździe? Te diabełki właśnie to, to jest chyba takie sprawdzenie siebie. Tak? Żeby po prostu na ile potrafię się otworzyć i pokazać, co potrafię. Mnie interesuje, dlaczego korona powinna należeć właśnie do ciebie. Jak będziesz o nią walczyć? Jak będę? No, będę dawać z siebie wszystko, ale jakąś walką to bym tego nie nazwała. Chcesz koronę czy nie? Bo jak nie chcesz, to my damy ją komuś innemu. To jest wiele innych chętnych. Na przykład Elenka. Słyszałam, że ma tutaj duże ciśnienie na tak. Tę koronę. Czym wyróżniasz się spośród innych? Czym wyróżniasz się? Na pewno będę sobą. Nie będę udawać kogoś... Nie, ale to wszystkie. Wszystkie są sobą. Sobą. Tu nikogo nie ma uśmiechy, udającego. Charytatywne zapędy i tak dalej, kochacie jazdę na koniu. Nie, zwierzęta. Pokój na świecie też chcecie. Tak. Każda ma jakiś swój magiczny sposób, jak to zrobić, jak dojść do finału. Jaki jest twój? Na pewno myślałaś o tym. Czyli nie jesteś wyjątkowa. To jest chyba taka spontaniczność po prostu. Nie mam jakiegoś planu. Jeśli po prostu przez moją osobowość i mój wygląd spontanicznie to się uda, no to super, ale tak jakby nie zamierzam robić nie wiadomo czego i właśnie robić z siebie kogoś, kim nie jestem, żeby wygrać.